to by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Temu byłoby lepiej kamień myński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. To jedyny fragment w Biblii, w którym Jezus Chrystus mówi, że dla człowieka, który byłby powodem zgorszenia dla dziecka, lepiej byłoby popełnić samobójstwo. Byłaby w ogóle dla ciebie różnica, czy to dziecko by trafiło do jakiejś sekty, czy do pedofilów, czy na narządy, czy to nie ma znaczenia, co się z nim by stało? No nie myślałem, że trafiło do pedofilów. A tak to... Czemu? Bo to jest coś złego, nie? Chociaż jak ja mogę mówić, że to jest coś złego, mówiąc o tym, że chcę sprzedać własne dziecko. Nie, myślę, że to jest oboje. No jednak jest to oboje. Po prostu. Chcę się pozbyć problemu. Ktoś ze świata przestępczego zgłosił się do mnie i powiedział, że jest dziewczyna, która chciałaby sprzedać swoje dziecko do burdelu albo na narządy. Postanowiłem uratować to dziecko i nakręcić o tym dokument. Zacząłem od tego, że wyrwałem dziewczynę z przestępczego środowiska i zakwaterowałem ją w innym mieście. Sprzedaż dziecka okazała się niemożliwa przez pandemię COVID-19 i obostrzenia w przekraczaniu granic. No i co się stało, kiedy się dowiedziałeś, że jesteś w ciąży? Jakie miałeś pierwsze myśli? Szukałem jakieś rozwiązanie, bo wiedziałem, no od razu pierwsze co się pojawiło, że ja nie mogę mieć tego dziecka, więc szukałem jakiegokolwiek rozwiązania. Uważam, że podjąłem najlepszą decyzję, jaką mogło być. Mimo że udało mi się przenieść dziewczynę do innego miasta, przez cały czas kontrolowała ją pośredniczka, która chciała sprzedać dziecko. W momencie, kiedy już wiedziałyśmy, że jest w ciąży, kontaktuję się z moim kolegą, z taką znaną osobą w świecie przestępczym i po prostu daję mu pomysł, że ja chcę sprzedać to dziecko. Chcę to dziecko sprzedać na części, do burdelu, do pedofilii, wyjebane mam na to gdzie. Chcę po prostu sprzedać, chcę zarobić pieniądze. I on mi mówi, że okej, okay, w takim razie on mi się tym opuszcza. Ale co to znaczy do burdelu? To uważasz, że takie małe dzieci też są w burdelach? Oczywiście, że są. W Niemczech jest to bardzo popularne. To znaczy? No to znaczy, że takie malutkie dzieci trafiają najpierw do rodziny, która wychowuje to dziecko, nie wiem, do 3-4 roku życia i później trafiają te dzieci do burdelu. Sprzedaż nowonarodzonego dziecka odbywa się w taki sposób, że matka wpisuje w szpitalu handlarza dziećmi jako ojca. Wówczas dziecko wyjeżdża z handlarzem za granicę i już nikt nigdy go nie szuka, ponieważ oficjalnie jest ono z ojcem gdzieś w Europie. Masz do niego jakiś stosunek emocjonalny czy nie? Nie. Po prostu staram się po prostu podjąć do tego zwaniowo. W momencie, gdy dowiedziałaś się chociażby jaka to jest płeć, to ten człowiek zaczął nabierać jakiegoś wyobrażenia w twojej głowie? Nie. Co czujesz, patrząc na ten brzuch? Nie podoba mi się to strasznie. Chciałem tego nie mieć. Dlaczego uważasz, że twoje życie by się skończyło w momencie urodzenia tego dziecka? Bo dziecko jest uwiązane. Kulą nosi. To jest niespanie po nocach, to nie jest jak pies. Można zostawać samą na 10, 8, 12 godzin. To nie jest jak... właśnie jak kot, że można zostawić kuletę, miskę z wodą, karmę i sobie wyjechać. A gdzie się więcej da zarobić na takim dziecku? Na... sprzedając je na organy, czy do takiego burdelu? Matka więcej zarobi, na pewno sprzedając na organy. A wiesz, jaki jest koszt potem docelowo takich narządów? Za ile? No ile to kosztuje w Europie? Dziecko? To znaczy, no wiem, że... Przecież wszystko, tak? No, serce, nie wiem. No wiem, że wątroba kosztuje 70 tysięcy złotych.
To jest czarny rynek. W związku z tym wiadomo, że to w tym biorą udział ludzie, którzy są majętni, którzy są bogaci, mają pieniądze. Jeżeli mają parę dziecko, to właśnie w ten sposób gwarantują temu dziecku przyszłe życie jeszcze. I na co jest największy popyt? Na wątrobę, serce i siatkówki. Na oczy, na siatkówki. Ceny tej siatkówek znasz i serca, czy nie? No serce jest warte prawie 70 tysięcy euro. A jakie masz podejście do sprzedaży dziecka? Tak naprawdę bez tego dziecka to jest towarem nie wszego i robi. Ale chodzi o to po prostu, że skoro jest możliwość zarobienia na tymi, kto nie ma jak pieniędzy, czemu nie? Ludzie tak naprawdę oferują kwoty od 50 do 150. Wszystko zależy. Uważasz, że to jest dobra cena? 5 tych za dziecko? Jeśli nie masz tych pośredników, to myślę, że wystarczająco. Na co wystarczająco? Na to, żeby zrekompensować sobie jakieś 9 miesięcy. Nie? Gdzie tak naprawdę 9 miesięcy zarobię, będąc młodą osobą, 50 tysięcy. Zastanawiałaś się, to byś sobie za to kupiła? Nie, ale myślę, że na pewno by się znalazły ci pieniądze. Może jakieś fajne auto. Ciuchy? Telefon. Nowe buty. Dostałyście jakąś propozycję finansową? Dostałyśmy 80 tysięcy. To była atrakcyjna cena? Na początku wydawała się atrakcyjna. Tym bardziej, że wiedziałam, że będzie musiała dziecko urodzić, następnie przyjść się konwalescencję. W związku z czym wiedziałam, że te pieniądze też jej będą potrzebne. Więc była atrakcyjna, ale później zasięgnęłam wiedzy bardziej obszernej i po prostu dowiedziałam się, że ktoś nas chciał oszukać w sensie takim, że chciał nam dać po prostu, zamiast powiedzieć w euro, powiedział nam złotówkę. Co to jest za portal? Portal nazywa się Dawcy na Ziemię, robimy dzieci. To jest strona, na której ogłaszają się różni ludzie. Kobiety, które chcą oddać dziecko, sprzedać dziecko. Kobiety, które szukają po planningu. Zjadą po prostu takie ogłoszenie, że oddamy dziecko za hajs. Jak ja to wstawiłam, to odpowiedziały nam jakby cztery rodziny, z tym, że ja również napisałam, tak jakby przejrzałam sobie ogłoszenie. Na przykład dwa mi odpowiadały, bo ludzie szukali dziewczynki. Skąd to wnioskowałaś, jakby, że ten handel się tu dokonuje? Wszędzie, gdzie jest maluszek, wszędzie, gdzie jest dzieciątko, tak? To nam wskazuje, że to są ogłoszenia, gdzie ludzie chcą się tak jakby pozbyć dziecka i nie interesuje ich to, gdzie to dziecko, że tak powiem, trafi. Między innymi nasze ogłoszenie w Nikut. Nie mnie interesowało po prostu to, że ktoś zabierze to dziecko, da pieniądze, podzielimy się z... Czyli los tych dzieci cię nie przejmuje specjalnie, tak? No jakoś tak. Mnie przejmują los mojego dziecka, on jest dla mnie najważniejszy. A ty wierzysz w Boga? Nie wierzę, jestem niewierzący. Uważasz, że za takie rzeczy ludzi spotyka potem w życiu kara? Nie wierzę, dlatego że gdybym wierzyła, to już dawno powinna do mnie wrócić kilkaset razy. Żeby nie myśleć o nienarodzonym dziecku w sposób przedmiotowy i traktować go jako człowieka, nadałem mu imię. Masz poczucie, w ogóle myślisz o tym, że to dziecko jest w stanie coś odczuwać? Identyfikujesz się z nim? Nie. Nie, po prostu. Myślę, że no to jest tak małe, dziecko nie jest w stanie określić, czy czuje ból, czy czuje strach, czy czuje szczęście. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie identyfikuje się z tym.
A wiesz, że ona słyszy teraz twój głos? Wiem. Ale nie myślę o tym. I bicie twojego serca? Nie myślę o tym. Dlaczego? Po co? Nie odczuwam takiej potrzeby. Po co? Nie ma sensu. Nie ma sensu o tym rozmyślać. Nie ma sensu o tym myśleć. Ja jestem tutaj, to jest dziecko, ale tak naprawdę jesteśmy dwoma innymi światami. Przynajmniej dalej. A nadałaś temu dziecku jakieś imię? Nie. A co wpiszesz w witalu? Nie wiem. Może położmy. Proszę położmy, bo mi się nie da. Nie mam pojęcia. Nie myślę jeszcze o tych rzeczach. No a ja kiedy zacząłem w tą sytuację wchodzić, to nadałem temu dziecku imię. Tak? Jakie? Marcelino. O, proszę bardzo. Dobra. I to będzie Marcelino. Pomyślałem, że chcę myśleć o nim, postrzegać go, czy ją jako człowieka i nie powinienem myśleć o tym w sposób jakiś bezosobowy, tylko zacząć się gdzieś tam w głowie komunikować z konkretnym człowiekiem. Myślę, że każde takie nadanie imienia, takie jakieś kurde, że tak powiem, rozpoczęcie i interesowanie się tym wszystkim, jak to powinno przebiegać, jakimiś, nie wiem, rzeczami właśnie, przygotowanie wyprawki nawet do szpitala. Myślę, że to by mogło bardzo mocno działać na mnie głowę. Dlatego unikam takich sytuacji. Nie nadałem imienia. Nie myślałem o imieniu. Nie zajmuję się właśnie takimi rzeczami. Ja po prostu mam zrobić to dziecko. A dopuszczasz możliwość, że ci się przestawi emocjonalność i zaczniesz tego żałować? Nie. Nie miałem pewności, czy nagle nie otworzą granic i matka nie ucieknie, żeby sprzedać dziecko za granicą. Doszedłem do wniosku, że jeżeli chcę to kontrolować, muszę dotrzeć do handlarza. Uważasz, żeby było realne, żebym ja pogadał z kimś z Niemiec, kto się zajmuje dziecięcymi burdelami? Wiesz co? Przeszczepami? Myślę, że jest to bardzo realne, aczkolwiek ktoś by się musiał załatwić taką rozmowę. Tym bardziej, że wiesz, to burdele takie dziecięce, pedofilskie w większości prowadzą muzułmanie. Dlaczego? Bo oni w religii, oni w kulturze, oni nie mają problemu z tym, żeby współżyć dziećmi. Mają żony, mają mężów, 5-10-letnich. Więc nie mają z tym problemu, to Kremowie w większości prowadzą to miejsce. A jak do takiej rozmowy można by doprowadzić? No, chciałabym popytać. To popytaj. To popytam. Przez ponad miesiąc bezskutecznie usiłowałem się skontaktować z handlarzem. Co powiedział handlarz dziećmi? Co będę miał zrobić? Pomał. Mam wejść na Skype'a i... Tak, masz wejść na Skype'a. W loginie masz wpisać, twoim loginem jest adres e-mail, który został utworzony na potrzeby tej rozmowy. Jaki to jest adres? To jest adres szaradupa2020@hotmail.com. Następnie musisz wpisać hasło do tego na tym Skype'ie, które jest z dużej litery demoralizacja. I jak się już zalogujesz, to twoim tak jakby, tak jak się nazywasz na Skype'ie, czyli twoim imieniem i nazwiskiem, jest szara strefa. Natomiast on... Ta szara strefa już będzie utworzona. Tak, ona... Tak, wpisuje. Dokładnie. To jest już twoje tak jakby imię i nazwisko, szara strefa. Natomiast, natomiast zaproszenie dostaniesz od niego. Nie będziesz widział, jaki ma login, natomiast będzie napisane Eminencja German. Wiesz... Gość musi się czuć bezpiecznie, no też się obawia. Przez kolejne tygodnie do rozmowy na Skype'ie jednak nie doszło. A czemu on tak przekłada te spotkania? Czy tak trudno jest to ustawić? Ponieważ dostała właśnie wiadomość, zaraz ci powiem, w niedzielę albo w sobotę dostałam informację,
czy w piątek, już nie pamiętam, w piątek albo w sobotę, dostałem informację, że bardzo przepraszam, ale pojechał po towar. Musi jechać po towar. Więc no szybko domyśliłam się, że no nie jedzie po karton papierosów czy skrzynkę budki, tylko po prostu pojechał po jakieś dziecko. Dla niego dziecko żywe, człowiek żywy to jest towar. On nawet nie nazywa dziecka dzieckiem, on nazywa to towarem, bo to jest dla niego towar. Rzecz materialna, którą da się spieniężyć. On by swoją matkę sprzedał na organy, tylko że ona już jest stara. Już nikt nie chce jej organów. A on ma sam dziecko? Syna. No i co, że ma jakieś ludzkie uczucia do niego? Nie, bo z tego co wiem, to poniekąd ten syn współpracuje z nim. Więc chyba jest to układ bardziej biznesowo-partnerski niż ojciec-syn. Czy ten syn też porywa te dzieci? Przewozi. Mimo tego, że proceder dzieje się w Niemczech czy też w Holandii, prawda, to jednak tu są całe szajki, takie kliki ludzi, którzy cały czas pracują jak te mrówieczki, żeby gdzieś namierzać te kobity, żeby znać ich, nie wiem, no, potencjalny dzień, tak jak wygląda, jak ona się zachowuje, gdzie to dziecko jest, jak ona je stawia. Więc ja myślę, że to jest proceder, który jest po prostu od A do Z bardzo porządnie zaplanowany. To jest cały... Cały proces po prostu. Zespół ludzi, który wyszukuje takie kobiety. Oczywiście, że tak. Ja jak z nim rozmawiałam, on mi powiedział, że na przykład on jedzie, przyjeżdża na przykład do Polski i bardzo często sam wyszukuje dziewczyn. Ma podobno i w parkach, i w sklepach, i w restauracjach, i w kawiarniach. Podobno tyle lat, ile on w tym już, że tak powiem, biznesie siedzi, spowodowało, że w bardzo prosty i szybki sposób jest w stanie rozpoznać na 80% dziewczynę w ciąży, która będzie chciała z nim porozmawiać, chociażby na ten temat. Tak typuje, tak jak się policjanci uczą typować przestępców. Dokładnie. Po ulicy i widzą, kto jest przestępcą, to on jest w stanie wytypować. Wytypować dziewczynę, która... Tak, on powiedział, że to jest uzależnione od wielu czynników. Od ubrania, od zachowania, od wyglądu. W późniejszym kontakcie, kiedy on już na przykład rozmawia z daną dziewczyną, to powiedział, że no właściwie może nie po 5 minutach, ale po chwili tej rozmowy, tak, przy jakiejś herbacie, on jest w stanie stwierdzić, czy stracił właśnie swój czas, czy zasiada dalej. A takie dziewczyny ile biorą hajsu za coś takiego? To jest tak, 2000 euro, 3000 euro, 5000 euro, w zależności jak bardzo, która jest oporna. Natomiast bardzo często jest tak, że nie dostają w ogóle pieniędzy. A są oszukiwane, czy po prostu tak, są pozbyć problemy? Nie, są oszukiwane, bo i tak się zdarza. Że ktoś im mówi, że dostanie po fakcie, to tak. Ona oddaje dziecko i zostaje z niczym. Tak, albo dostaje na otarcie łeza 100 euro na przykład na zasadzie, żeby widziała to euro, tak? Czyli w zasadzie się nie musi bawić w porwania tych dzieci, bo to jest za gruba jakaś sytuacja, no, z obławą policyjną ze wszystkim, tak? Nie musi, ale jeżeli jest zapotrzebowanie, tak jak on tu mówi, jeżeli jest zapotrzebowanie na dany towar, czasami liczą się godziny, no to wtedy ta cała jakby struktura, tak, w której on pracuje, no jednak skupia się na tym, żeby dane dziecko w danym wieku przywieźć, więc muszą je porwać. A ci ludzie mają ile tych burdeli? 4. I ile dzieci jest mniej więcej w takim jednym burdelu? No, jak ostatnio pytałam, to w Niemczech jest, w jednym w Niemczech teraz jest 7. I te dzieci mieszkają tam? Tak. One kiedykolwiek opuszczają ten burdel? Nie. Czyli
nie wychodzą na żaden spacer. To znaczy wychodzą na zewnątrz z jakąś tam opiekunką, która się nimi opiekuje, ale nie wychodzą poza tak jakby mury, poza ogrodzenie. Czyli to się w domu odbywa jakimś, tak? Tak, to są domy. To są domy. To są domy. No i co, takie dziecko trafia w wieku 4 lat? Orientacyjnie? Orientacyjnie, tak. Ten 4 lata wynika. To zależy od takiego zapotrzebowania bardziej klienteli. I to dziecko jest poddawane, faszerowane narkotykami? Tak, jest faszerowane narkotykami. Jest to albo kokaina, albo amfetamina. Natomiast takie dziecko na przykład odbywa ten swój stosunek, tak, jakby z tym pedofilem, na przykład raz w tygodniu tylko. Dlatego tych dzieci jest dużo, bo żeby się biznes kręcił, to te dzieci musi być sporo po prostu. A czemu raz w tygodniu tylko? No żeby, no bo to dziecko nafaszerowane kokainą, dżamfą, no nie można tak dziecka faszerować cały czas, bo przecież powiedzą, że gdy zejdzie. No. Czyli tylko ona dostaje narkotyki na czas stosunku, tak? Przed, no tak jakby jak jest zapotrzebowanie, bo tak jak ci mówiłam, to jest tak hermetyczny świat, że to już wiadomo tak jakby nawet kilka dni wcześniej, kiedy taki pedofil przyjedzie i będzie chciał dziecko. No i co, takie dziecko zostaje do którego roku życia w takim burdelu? 12-13. A potem? Idzie do dorosłego burdelu, bo takie dziecko już nie potrafi żyć inaczej. Ma tak spierdoloną psychikę, ma tak spieprzony świat, że po prostu idzie do burdelu dla dorosłych. I tam działa do kiedy? No, dotąd aż ma siłę i jest dobry chyba w tym, co robi. A z tego dorosłego już wychodzi, czy też jest w zamknięciu? Może wychodzić, tak jak działają burdele w Polsce. No może wychodzić, ale takie dziecko jest przecież w ogóle aspołeczne. Z jakimiś fobiami społecznymi. Przecież to są dzieci, które nie chodzą do szkoły. To są dzieci, które są uczone tam na miejscu, tylko jak się odezwać i ewentualnie jak się podpisać. Po wielu tygodniach pośredniczka powiedziała mi, że tego wieczora handlarz skontaktuje się ze mną telefonicznie. Bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś w końcu, wiesz, że bezpośrednio możemy też gadać, bo to zawsze no, przez pocztę pantoflową to też nie są jasne intencje i tak dalej. No to super, no to wskaż proszę cię tylko, kiedy ci pasuje. Wiesz już mniej więcej, jakie masz te plany, czy to nie wiesz na razie? Handlarz urwał kontakt i wydawało się, że do naszego spotkania nigdy nie dojdzie. Nie, nic, a co się miało zadziać? Zacząłem się trochę niepokoić, że to nie jest jakaś podpucha. Jeśli dzieci w Polsce nie ma swoich grobów, to kurwa, jak to było? Handlarz kilkakrotnie zmieniał godziny spotkania. Pół godziny przed naszą rozmową powiedział mi, gdzie mam ostatecznie przyjechać. A jak ci ludzie się w ogóle wysławiają o tym, co się mówi? O tym towar i tak dalej, jak funkcjonuje? Jakie są na przykład nazewnictwo? Przeważnie mam rzecz. To ma znaczenie, jaka to jest płeć? Czyli tak samo się mówi na chłopaki? No, bo właśnie to ma przynajmniej do chłopców, odniesienia, mężka, dziewczynka. Dla niego 10-latek jest za stary. Wreszcie naprawdę mam się małże 3-4-latek, czy 3-4-latka. Na przykład lubi wziąć policjant jakiegoś malutkiego ptaszka, a ten stosunek, to wiesz, on jest taki budowo-posiadkowy, wiesz. No a jak wygląda dzień takiego dziecka? Ile ona ma tych seksów, nie wiem, dziennie, tygodniowo? Zależy, przeważnie. Takie dziecko to nie jest na godzinę, to jest zabawa, wiesz, albo cała noc, albo cały dzień i
Na pewno kilka godzin. Ale to jest dzień w dzień? Czy są jakieś przerwy? Z uwagi na te narkotyki? Czy tam już nikt się... Nie, to jakby wymusza koniunktura to. Znaczy, jeżeli tam dziecko jest zmordowane, no to jest następne, kolejne. A to dochodzi do siebie, tak? Tak, musi coś zjeść tam. Jakieś, nie wiem, witaminy podają tym dzieciom, coś odżywczego. A jakieś kroplówki są, czy tak dalej? Są. Otarcia, nie wiem, jakieś pochwy, czy czegoś? Nie, mają taką opiekę medyczną. No, ktoś tam dba o to, żeby te dzieci jakoś funkcjonowały, jakoś wyglądały. Czyli to jest takie trochę hodowanie? Dokładnie. Często jest tak, że te dzieci nie chcą w ogóle jeść. Chodzi, to są zastrzyki. Przez jakiś zespół stresu pourazowego, tak? No, coś takiego. Czyli są w ogóle odżywiane zastrzykami, czy narkotyki są w zastrzyku podawane? Mogą to być kroplówki, mogą to być zastrzyki. Jeżeli śledzi, kto się nimi zajmują. To jest tak, że one właśnie są takimi dobrymi ciosiami. Chociaż takie dobre i złe, bo jedna ciocia właśnie ciągnie za włosy. A coś tam zrobić, czy wołać cię po imieniu. One nie reagują na nic, na początku. Ani na swoje imię, ani gdzie takie jakby się powłaczały. A ile jest tych burdeli według ciebie w Europie? Wiem o 4. W jakich krajach? Belgia. Niemcy. Polska. A ten w Polsce to gdzie jest? Trójmieście. I to też jest na patencie tej willi? Takie stosunki się odbywają właśnie przed zabraniem dziecka na cześć. A się wtedy taki klient musi więcej zapłacić za to? No, oczywiście. Ja myślę, że to są kwoty rzędu. Naprawdę ekipa chodzi przy tym wszyscy, więc tu już jest rzędu jakieś 500 000 euro. I on ma świadomość, że to dziecko już 70 dni nadaje. A te 4-latki mieszkają wtedy z 7-8-letnimi, czy się szuka już takich bardziej jakichś... Tej... Nie, no 7-8 lat to już wiesz, to dzieci normalnie ma stosunki. A ten maleństwo to oddzielnie są. A od jakiego wieku już można odbyć stosunek z dzieckiem i nie ma ryzyka, że się go porozrywa? No to jest tak właśnie do 6-8 lat to już normalne stosunki, a wcześniej no to już jest, to już się zaczyna ta, wiesz, pandemia, taka VIP kwota. VIP atrakcja. Ja mi się podoba, jak się wbija czasem, wiesz, krew leci. To robi masakrę z tym dzieckiem. Czy w zasadzie je zabija, czy to dziecko tam potem dogorywa? Jeśli chce dokończyć, bo to bardzo rajcuje, tak żeby to już jest dziecko śmiertne. Ile takie dziecko przeżywa w takich warunkach? Jeżeli jest klient, ten VIP satisfaction, no to nie przeżywa. Jeżeli dzieci tam od 6 lat w górę, to te dzieciaki funkcjonują.
On do którego roku tam jest w tym burdelu? Wiesz, te dzieci są uzależnione od narkotyku, więc te dzieciaki, ja wiem, do 14 roku życia. A potem co? No bo potem to już utylizacja. Utylizacja czy następny burdel? Utylizacja i często jest utylizacja, bo nie nadaje się na przestrzeń. To co jest dewastacja organizmu przez narkotyki? Tak. Tak. Jeżeli dziecko jest nieatrakcyjne już, nieprzydatne do niczego, nie nadaje się na części, są też kręcone różne filmiki do Darknetu. Co na przykład widziałeś? Duszenie podczas seksu to jest tak jakby standard. Często to jest takim marzenie, żeby do samego końca, żeby już. A niestandardowe rzeczy? A niestandardowe rzeczy, no to po prostu kutasem rozpierdolić wszystko. Żeby wydobyć prawdę, spędziłem z nim na rozmowach kilkadziesiąt godzin. Takiemu dzieciakowi, który już coś tam kuma, bo to dziecko 12-letnie, to już można powiedzieć, że no, jest świadome pewnej rzeczy. Wpierdala mu się takie wersje życia. Właściwie nie życia, tylko śmierci. To jest jakby pomieszanie światu. Bo są takie zboczenia, ich lecuje, bo już coraz dalej ten seks, wiesz, pogłębia się. Że na przykład podczas stosunku, żeby dzieciak sobie sam odebrał życie. W jaki sposób? Ten dzieciak sobie na przykład podcina żyły. Albo błaga go, żeby po prostu, żeby go zarzucił. Chodzi o to, że sam sobie bierze ręce na swoją szyję i sam przyciska. I go doręcuje. A zabawki w ogóle? Są jakieś wyszukane tam? Czy nie ma? Co zabawki? Raczej każdy ma jakąś przykładkę, jedno dziecko ma jakąś podusię swoją ulubioną. Właśnie często właśnie dzieci się biją o te swoje takie przytulaski. Dzieci między sobą się nie przytulają. Boją się dotyku. Takie są. Widać po nich, że one rozumieją to, że boją się nawet same siebie dotykać. No, nie znam bardziej wyrachowanych kobiet niż te z tego problemu. Które w tym uczestniczą? I które niby opiekują się tymi dziećmi. Ale to są kobiety normalne, mające, dzieci, dom męża, czy... To są młode osoby? Nie, także, wiesz co, też to są Europejki i to też przynajmniej ze dwie, które widziałem, no to one też właśnie te swoje dzieci tam oddały. Ja ci wyślę to zdjęcie, tam jestem bardzo zmarnowany, bo ja jestem po podróży. Mhm. Dwie dziewczynki siedzą i jedna na jednym kolanie, druga na drugim. Jak te dzieciaczki do mnie gnęły, a ja bardzo kocham dzieci. Ja wszedłem, bardzo mi się wystraszyło. Jakoś zwróciłem moją uwagę i moje oczy się uśmiechnęły do nich. Moje oczy, nie twarz. Słuchaj, to jest coś nie do opisania. Jedna za jedną nogę, druga za drugą nogę. Ja usiadłem na łóżku. A ile ona miała lat?
Nie wiem. Około 10. Zaczęli mi śpiewać piosenki. Jedna i druga, a każda jedna z jazdy rosła. Jedna o drugą. A czym manifestowały tą zazdrość? Wiesz co, one chciały rabunku, którego nie mogłem. Rozmawiając z handlarzem, wiedziałem już, że patrzę diabłu w oczy. Ci ludzie wierzą w szatana? W jakiś sposób go czczą? Są wjebani w ten okultyzm? To jest sekta. Ci ludzie nawet sobie nie kłaniają się. Ja się sobie kłaniają, znaczy kłaniają. Tam na myśli mówią sobie dzień dobry. Czy to jest Molik, czy to jest Guten Tag, czy... Czy normalni ludzie używają napolitanie, to nie mówią w ten sposób. A co mówią? Awe Satan, kurwa, czy nie? Nie, nie. Zupełnie inne te słowa. No jakie? Których nie wypowiem. Dlaczego? Obiecałem sam sobie, że nie wypowiem tych słów. A jak wyłączę kamerę? Wyłączę kamerę. A widziałeś jakieś elementy na przykład satanistyczne u tych ludzi, do których chodziłeś, albo jakieś okultystyczne, jak pentagramy, jakieś krzyże odwrócone, coś? Pod tym napisem jest pentagram. Naprawdę? No kurde, ja tam byłem, rozumiesz? Ktoś ma pentagram w domu w Bierdzie? Tak, no coś mówiłem, że jest to powitanie. To dzień dobry nasze ludzkie, good morning. A to nim jest pentagram. Za całą krzywdą wobec dzieci stoi zły. To jest oczywiste. Żeby na przykład zrobić jedną dziewczynę, to nie jest takie hopsiu. To nie jest z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Ja bym świadkiem, półtora roku dziewczynę robiliśmy z dzieckiem. Ona nie wiedziała o tym. Ale gdzieś tam ktoś z boku obserwował, czy ona się dobrze nim opiekuje, czy jest wszystko ok. Oczywiście, z drugiej strony, była podkręta dla niej, śruba w kolano. Zostaw gnoja. Zostaw gnoja. No i co? Sprzedała je do burdelu? Ją to chuj interesowało. Wzięła hajs i tyle. A ile wzięła za to? Ona praktycznie do ręki dostała może z 10 koła euro. A to dziecko ile miało lat? No wtedy to już ze 4-5. I sprzedała tego dzieciaka. No, nie, no. No, ona była szczęśliwa, że się wszyscy o nie odjebali, wiesz, łącznie z tym dzieckiem. W ogóle ona wiedziała, że dziecko idzie do adopcji. Do dobrej rodziny. Za granicą. No, a gdzie poszło? Ten dzieciak był faktycznie brzydki. On jakoś nie miał urody A ona w ogóle tak go traktowała w taki sposób, że nawet, wiesz co, mi go obrzydziła i także chętnie wzięli go. Ona wiedziała, że poszedł dziecko do adopcji, a dziecko poszło na szczęście. To, co wychodzi na światło dzienne, staje się jawne. Chciałem, żeby diabeł obnażył się i pokazał swoją prawdziwą twarz. Na ile ja musiałbym zapłacić, jakbym sobie chciał kupić dziecko takie na części? Po znajomości od ciebie. Wiesz co, no, ja dostaję swoją udziałkę i... Po ile dostajesz? Ja za dupę z dzieckiem dostaję 15 tysięcy.
Czyli cały ten proces, że doprowadzasz to do adopcji, tak? Tak. No a jakbym zamówił to dziecko, to ile bym musiał czekać na to? A miałbyś jakieś wymagania? Chłopczy, dziewczynka? No, załóżmy, że tak, załóżmy, że nie. No, że nie mam, no to po prostu dziecko, no? No. Dwa tygodnie inaczej. Zbrew pozorom, to jest ciężka praca, wiesz, mi kutas nie wstaje do takiej klasy. Także mi się nie śpieszy, ja mam naciski skądś tam, więc stara się codziennie rano, ma taką swoją... To też wyczytałem gdzieś tam z książki. Moc pozytywnego myślenia. I zawsze mam nosek i oczęta sarengi wtedy przed oczami. One są takie złotkie, te zwierzątka. A ile ci zajmuje średnio urobienie takiej laski? Urobienie laski? No, to od dnia do decyzji, żeby oddała dziecko. Dwa, trzy spotkania. Nieprawdopodobne. Ile tak fajna trwają? No, to jest imprezka. No, zabieram ją na imprezkę i ja ją cały czas badam, nie? Analizuję nie tylko ja, ponieważ jesteśmy w kilku, prawda? Pomagam sobie. Ja zaraz pomoc dochodzi, wsparcie i urabiamy to. My jesteśmy tam w określonym celu, nie? Ona sobie myśli, że wiesz, Haska sobie myśli, że ona mi dupy nie da na pierwszym spotkaniu. On w dupie jej dupę kruszy. No dobra, jaka jest droga wtedy burdel albo części? Zależy, jeżeli jest zaopatrzenie, to nawet dziecko z burdelu byśmy czekali. Z burdelu na części? Tak. Czyli te części priorytet. To jest tak, tak. No tak, tak. To już z tego są natychmiast duże pieniądze, nie? Piszę ogłoszenie jako biznesmen, że pracuję za granicą, jestem w Polsce, bywam raz w miesiącu i potrzebuję towarzystwa, że zasponsoruję. I dziewczyny się zgłaszają, naprawdę dużo jest odzewu. No badasz to. Zależy o co ci chodzi. Jeżeli nam chodzi o narządy, o dzieci, no to czy ona, jakim ona w ogóle w jakich warunkach żyje, prawda? I wiesz, była, powiesz, była wiesz taką dziewuszkę. Zdarza się, że te dzieciaki są, wiesz, jakieś uprzedzone. No i spędzą głowę sobie. To też nie są dziewczyny jakieś tam przytomne, czy jakieś tam z wielką inteligencją. No bardzo często przeszkadza i to dziecko. I no to nie jest problem odebrać się to dziecko. Czy jakie cechy powinna spełniać taka idealna laska do przejęcia dziecka? No przede wszystkim jest samolubna. I ona, to widzisz od razu, że ona ci wchodzi, wiesz, w tył po palcu i zrobi dla ciebie wszystko. W ogóle też jest takie pytanie od razu, no masz, no chodzi o te dzieci, prawda, no to masz gdzieś tak, w jakim wieku, no załóżmy, mam córeczkę 6-letnią. Okej. I od razu dostaję propozycję, słuchaj, idziemy, załóżmy, na razu popowałam sobie łódko. Ona świetnie, wspaniale. Bierzesz ją na 2-3 dni i patrzysz, czy ona dzwoni do tego dziecka, czy gdzieś tam do matki. Przeważnie jest tak, że to matka zostaje z tym dzieckiem i matka wydzwania. Mm-hmm. I, no i widzisz, że ona odbiera telefon do matki, co gada, jak ona gada, bo ona wtedy gada, wiesz, wkurwiona jest, znowu matka wydzwania, więc no to mi się masz. I żartem, pół serio jest zabawa, jest wszystko, ten rozmawiałem, no jaką masz fajną dziewczynę, no ja długo, oczywiście dumny jestem z niej i wiesz tam gram o nią. Okazuje się, że ma dzieci, no i on wtrąca się, wiesz, że no z dziećmi, bo chuj ci te dzieci, to ty sobie bierzesz na łeb, przy niej normalnie rozmowa, bez smutka.
No i patrzymy oczywiście, jaka jest reakcja. Jak ją, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś zrobić. No, urabiamy ją. No i załóżmy, że ona się zgadza z tym, że jej... Tak, bo no, no, wiesz, że bywa tak, że mówi ci laska, że... Kurwa, wiesz co, ten dzieciak to w ogóle... A idź ty w chuj, kurwa, tylko kłopot, w ogóle nie mam co z nim robić i tak dalej. Zauważasz, że ten koniec nastąpi z chwilą porodu? Mi się wydaje, że z chwili po prostu porodu. Tego, jak to blisko zjawia się tak naprawdę. I ona pojedzie do swojego świata, ale sama skończy się. Potem ja tego dziecka już nie będę widzieć, nie będę go czuć, nie będę go słyszeć. Wiele osób na pewno tego nie zrozumie, ale też wiele osób, no nie są osób, które były w takiej sytuacji, nie? Bo nosić coś, czego tak bardzo się nie chce, jest tak obciążające do psychiki, że to jest nie do pojęcia. Mimo tego, co kobiety planowały zrobić z dzieckiem po urodzeniu, pośredniczka kupiła dla Marceliny wyprawkę. Odkłady dla ciebie. Daj mi to, co jest dla mnie, to co jest dla mnie, to mnie nie interesuje. O, te stropnie, słuchajcie, rozjebały mi system. To są po prostu zajebiste. To jest łapka psa. Wiecie dlaczego? Bo tu po spodem jest napisane I love my mom. A czemu zakrywasz ten napis? No bo to dziecko generalnie nie widzi mojej mamy. Bo już I love my dad nie zasłaniało. Do porodu potrzebowaliśmy położnej. Zorganizowałem konsultację, która z uwagi na COVID musiała się odbyć w sieci. Mnie interesuje, która to jest twoja ciąża? Pierwsza. Pierwsza. Kogo masz w brzuchu? Dziewczynka. Dziewczynka, jak ma na imię? Marcysia, Marcelina. Liczyłem na to, że rozmowa wzbudzi w matce jakieś emocje. Będziesz miała około 2 godzin, kurczak, występujący co 5 minut. Najpierw oczywiście poobserwujesz godzinę, zobaczysz, że się nasilają. Drugą godzinkę. Przepraszam jeszcze raz. Nie zgubiłam się, bo generalnie dążę do tego, żeby pani tobie przekazać. Potrzebuję zlewek, jak najkonkretniejszych informacji. A to jest trudne. Nie związuje się. Nie, to nie jest trudne, nie działa, czy to jest trudne, czy łatwe, ja się po prostu nie wiąże. Chcę przygotować, wiedzieć co najważniejsze. Pojechać na ten mur, urodzić dziecko i zakończyć swoją przygodę po prostu z tym dzieckiem. Nie chcę się rozmawiać, dlaczego tak... Do rozmów z handlarzem podszedłem jak do przesłuchania policyjnego, w którym wielokrotnie wraca się do tych samych kwestii, by ustalić prawdę. Ja przez internet wyłapałem takich dziewczyn około 500. Jeżeli matka z dzieckiem jedzie za granicę, do oddać dziecko do adopcji, matka trafia do burdelu, jest uzależniona od narkotyków. Dziecko też trafia do burdelu. Gdzie w dziecka przypadku, to dziecko, no, ten towar się pasie po prostu. Nie wymaga inwestycji, bo zarabia na siebie w burdelu, a kiedy jest potrzebny jakiś narząd, no to wtedy już idzie na stół, idzie na części. Matka też przeznaczona jest na części. A bałaś się styczności z kimś takim, czy nie? Nie. Czemu? Uważam, że taka człowieka trzeba podejść w sposób totalnie normalny, czyli nie zadanie do wykonania, podejście, skoro on jest profesjonalistą, ja też się staram mieć profesjonalne podejście, więc to jest żadnych pytań, krótkie oświadczenia, krótkie zdania, krótkie pytania, to co chcę wiedzieć, to jest najważniejsze. Dobre wrażenie na tobie zrobił? Zachowują swoim podejściem i spokojem, nie przekonam. Te dziewczyny myślą, że wrócą do Polski zarobione, zarabią dużo kasy i a nie mają świadomości, że jadą do burdelu. To się będzie z nimi dziać, że będą po prostu uzależnione od narkotyków i już będą pozbawione wolności. Wiesz co czułem werbując te dziewczyny? Wrupią te dziewczyny i te dzieci. Interesuje mnie tylko moja kasa.
adopcja dziecka wygląda w ten sposób, że matka wychodzi za mąż, za Araba, za muzułmanina, prawo muzułmańskie nawet dopuszcza małżeństwa z nieletnimi dziewczynkami. Wtedy on je adoptuje dziecko, wywozi to dziecko do siebie, do kraju muzułmańskiego, jakby już legalnie. W krajach muzułmańskich mają duże możliwości z dokumentami. Także tam za 50 tamtejszych dolarów mogą załatwić każdy dokument. Zmiana imienia, zmiana nazwiska. Nie jest to problemem. Także świat się lubi po dziecku. I tam... Jadą na kilka dni do Egiptu. Tam przychodzi zmiana dokumentów, bo to jest ta urzędowa jakaś tam koreka w dokumentach nazwiska, imienia. To jest kwestia godzin. I to dziecko wraca jako ktoś inny. Wraca do Europy, do burdelu. Nikt tego dziecka już nie szuka. Siad zaginął gdzieś tam. Wyjechało dziecko, miało imię, nazwisko, a wrócił ktoś inny do Europy. A matka? Idzie do burdelu, do Europy. No a jak przywożą ci te dzieci z Ukrainy do handlu, to jak to wygląda? Tak, dziecko z Ukrainy przyjeżdża i w Polsce ma zrobione dokumenty to są dokumenty innego dziecka, na bliźniaczy robót osobisty, zdjęcie tylko jest tego aktualnego dziecka wstawiane i praktycznie tu już ten świat się gubi, dziecko na polskim dowozie wyjeżdża za granicę. I ten dowód jest tylko w przypadku kontroli potrzebny? Tak, przy przejeździe, gdyby coś się działo. A potem już w ogóle nie ma problemu, bo dalej to realne dziecko jest w Polsce i tamte już oficjalnie nie istnieje, tak? Tak. No a co się dzieje z dziećmi na przykład porywanymi? Porwania zdarzają się tylko wtedy, gdzie jest nagły przypadek, bo jest wielka potrzeba, ktoś zachorował, prawda? Jest nagle potrzeby przeszczepu jakiegoś narządu, wtedy dochodzi do porwań. A czemu porwania się rzadko robi? No bo no są niebezpieczne. Niebezpieczne dla grupy. No dobrze, porwanego dziecka, wiesz, nie odpada się trzymać w burdelu, ponieważ różnie może być i coś się może posypać, więc to już by było katastrofa, jakby takie dziecko się znalazło. A co jest za różnica, czy się znajdzie porwane dziecko, czy normalne w burdelu? Czy możesz udawać, że to nie burdel? Nikt się nie przyzna, że to jest burdel. Ale no jest różnica, bo jeżeli dziecko szuka Interpol, no to jest bardzo grubo. A zawsze z dziecka normalnego można się tłumaczyć, czy dziecko z adopcji, czy przeszło ten proces cały z ojcem Rabem, czy w jaki inny sposób. Niż czy dziecko sprzedane, niż dziecko porwane, niż kidnapping. Klient nie przyjeżdża swoim samochodem do burdelu, jest przywożony, jest miejsce spotkań gdzieś ustalone, z każdym klientem w innym miejscu, nawet klienci się nie widzą. Się odbywa w ten sposób, że nawet maleństwa, niemowaki po prostu rozrywają kutasami. Dziecko umiera. W takim pokoju, tak? Tak, w takim pokoju. Tylko klient w tym momencie, jak on zgłasza coś takiego, że to potrzebuje, żeby uśmiercić dziecko, jest od razu organizowana grupa, żeby pobrać narząd. I w takim czasie jest umawiamy, żeby to się wszystko pokrywało, żeby było odbiorca. Ale to się dziecko żywe jest przewożone na tą salę operacyjną? To się odbywa w Tbilisi. Tam są pobierane narządy? Tak. Tam jest specjalna taka sala sterylna. Ja się pastwię nad tymi dziećmi. Dzieci połamane, ręce połamane, nogi, z bioder powyrywane nogi, pobite. No, to się często zdarza.
rozrywane narządy, pupy. A w przypadku małych dzieci, te powyrywane nogi? Czy... Tak. Taki sadyzm jakiś. Taki sadyzm. Niemowlaki zawsze cierpią, no bo zawsze z niemowlakiem jest. Potem to dziecko no jakby już się nie nadaje, prawda? A masz refleksję, że za to jest w stanie cię w życiu spotkać jakaś kara, czy nie? Nie, nie myślę o tym. Nie wiem, uważam, że jak się nie myśli o takich rzeczach, to na razie nie przychodzą, nie? Starsze dzieci, one po prostu służą jakiś tam czas. Też są uzależniane od narkotyków, uspokajane tymi narkotykami. A maluchy już się po prostu nie nadają, maluchy idą na części. Starsze dzieciaki... Nie wytrzymują psychicznie. Ale też przez narkotyki, oni im dozują w jakiś sposób, jakoś tam kontrolują to, żeby było jak najtaniej, prawda, jak najmniej, bo to jest tylko dobra. Tak jak te dzieci i to też wpływa, ma wpływ na ten stan psychiczny chłopczyk, który pociął żyły. Nie mógł znieść tego takiego pastwienia się nad nim, w ogóle tego życia tam. No oczywiście ratowali go, ale już poszedł na rządy. Po tych narkotykach dochodził do dzieci naprawdę do różnych takich sensacji, no, że sami sobie robią krzywdę. Klienci na te dzieci to są bardzo bogaci ludzie, oni nawet swoimi samolotami, helikopterami chuj wie skąd przyjeżdżają. Też z różnych miejsc są odbierani i no, bardzo bogaci, bardzo dużo płacą za taki pobyt z dzieckiem. Także to jest wszystko już tak ustawiane z zespołem lekarskim, że wiadomo, że to będzie dziecko uśmiercone i nie przeżyje dziecko. No. No, czy zostanie kaleką do końca życia, no to już jest, nikt nie będzie tam dbał o niego, także to dziecko idzie od razu na części. Te burdele są filiami na całym świecie. Z salami operacyjnymi. To są bardzo, bardzo chronione obiekty. Niewiele osób ma wiedzę na ten temat. To nie jest jak zwykły ból. Tam wchodzą bardzo duże pieniądze w grę i organizacja jest perfekcyjna. To nie jest jeden człowiek, który siedzi sobie jakiś tam burger mama. To jest profesjonalnie wszystko zorganizowane. Jak firma? Jak firma. Jak firma w wielu dziedzinach. Musi być zespół medyczny, gdzieś tam musi być do opieki tych dzieci, musi ktoś organizować te przeszczepy, to wszystko musi ktoś po prostu, no też są ludzie od tego, żeby przez których znajdują klientów na narządy. Będzie to trwało. Zapotrzebowanie jest duże i to się nie zmieni. Żebym nie mógł ratować dziecka, diabeł uderzył w matkę. Ciemność, z którą paktowała matka, odwróciła się przeciw niej i wciągnęła dziewczynę w depresję. W pewnym momencie matka zaczęła mówić o tym, że chce zabić siebie i dziecko. No, to ja się powiem, że 9 listopada. No to będziesz wiedzieć, że no 9 listopada, no ale no to ja pytam. No 9 listopada, no to rozumiem, że cię to stresuje, wtedy chcesz się tego dziecka pozbyć szybciej. Ja, to ja nie decyduję, co wyżej wiem, że sobie z czegoś się zrobię, no ładnie się tak po prostu. No ale masz myśli samobójcze? No tak. No ale z czego to wynika? Nie wiem, z tego, że... Wyjścia tym samobójstwem rozwiązać. No nie chciałem to spokój. Uważasz, że w momencie, gdybyś popełniała samobójstwo, byś się uwolniła od problemu? No tak. A wiesz, jak wpłynie na ciebie informacja, jeśli ten od USG powie ci,
że ten poród jest wcześniej? To może się dłużyć, nie? Od tego, że nie obiecuję, nie jestem w stanie powiedzieć, jak się mam taki sposób, nie jestem w stanie. My musimy dostać dobry wynik USG. Jak ona sobie będzie miała ten wynik USG, może na tym USG wyjdzie faktycznie, że to będzie na przykład 20 czy 27, czy nawet 9 listopada, czy nawet tam 5 listopada. Chodzi o to, że jak ona będzie miała ten kwitek w ręce, może wtedy będzie jej łatwiej. Te myśli o samobójstwie się nasilają? Tak. Jakiś postęp w tym, że sobie wyobrażasz, jak to miał zrobić? No, po prostu znajomego, który, że tak powiem, siedzi w jakichś tematach, nie przyznaje się, co to dokładnie jest za substancja, wiem, że jest leczny. Po prostu on przygotowuje takie jakby zestawy leków, pakiety, tam za odpowiednią opłatą dostaje się jakiś pakiet. Skłaczek do samobójstwa? No. A z jak do niego trafiłeś? Przyznaję, to już kiedyś miała problemy. Chciała popełnić samobójstwo, skorzystać z jego usług, no i już jej nie ma na świecie z nami. A ile kosztuje taki zestaw do samobójstwa? 380 zł. Więc jesteś w stanie zabić siebie i to dziecko, dlatego że nie wyrobisz 12 dni? Dlatego zawsze o tym powiedziałem, w znacznym cięciu, bo ja nie jestem w stanie obiecać, że nic sobie nie zrobię. Nie pomaga skupienie się na nim? Ono ci nie daje jakiejkolwiek motywacji? Przecież to mi niczego nie daje, Patryk. Niczego. Ja po prostu nie mam... Jestem się go pozbyć. Nie utożsamiam się, nie myślę o nim, nie patrzę na nim, nie rozmawiam z nim. Nie zwracam uwagi na jego ruchy. Po prostu... Nie myślę o tym. Ja go nie chcę, po prostu go nie chcę. Dla mnie każdy dzień po prostu budzenie się rano, patrzenie się na siebie z tym brzuchem, z tym wszystkim, to jest po prostu kolejny dzień męki. Chciałem uczestniczyć w narodzinach Marceliny, ale okazało się, że matka nie wytrzyma do naturalnej daty porodu. Z obawy o życie dziecka jedynym rozwiązaniem okazała się zorganizowana z dnia na dzień cesarka. Moje łóżko. Łóżko pani. Która ze mną leży. Podpisałem wszystkie dokumenty dotyczące tam dla anestezjologa, jakiś wywiad lekarski. Ja mam obiad, dostałem kolację, posiłki, jak to w szpitalu nie jest zbyt smaczne. A nie można mieć wszystkiego. Nie wiem, że sam na sali, leżę na sali z tobą panią, ale próbowałem się zagadać, jak tam dziecko, jak tam sytuacja, że chłopczy dziewczynka. Pani będzie miała długie dziecko, nie wiem, czy to kołczy dziewczynka. Ale generalnie próbowała do mnie zagadać, natomiast jak powiedziałam, jak wygląda sytuacja, przestała się rozmawiać. Jeśli chodzi o dziecko, to wynik już prawidłowo, już chyba prawie 3 kilo. Stan psychiczny coraz ostrzejszy. Jest mi coraz lżej. Zaczyna mi wchodzić stres. Zaczyna mi wchodzić stres przed całym zabiegiem. Chciałem 40 dni, że bardzo wiem, o co chodzi. Że piszę takie, mam się umieć przebić. Przebać w koszulę. Cesarki i przyjść do położnych.
bardziej stresuje, ale samą pracę niż wszystkim myśli i refleksji na temat dziecku brak. Masz jakiekolwiek wątpliwości? Nie mam, na razie nie mam jednego zdania. No ale wiesz, że tak się zastanawiasz się, czy jeszcze kiedykolwiek będziesz miała dzieci w życiu? No, tak, ale na razie dochodzą z tego momentu i ja widzę, że to rzeczywiście co się dzieje, to wydaje mi się, że w ogóle nie szło. Bo przeraża mnie fakt, że u mnie jest to pacjent, jest tak bardzo nierozumiany. Marcelina przyszła na świat około godziny 12 w południe. Zdrowa, dostała 10 punktów, ważyła 3 kilo. Dobra, podnoszę się powoli. Jak się czujesz? Spoko. To boli, ale generalnie jest to bolą. Widziałeś w ogóle? Nie, bo miałem paralon, przepraszam, wiesz. Miałem paralon. Ale generalnie, no powiem ci tak, no, to było tak stresujące dla mnie, że nie jestem w stanie tego opisać. Ale z uwagi na to stresujące, no na poród dziecka czy na operację? Wydaje mi się, nie wiem, wszyscy w ogóle taka atmosfera była i się powiem ci szczerze, taka trochę jakby nawet grobowa po prostu, wiesz. Trwało to 40 minut, na początku było strasznie, pod to względem, że wiesz, robiło mi się dłużno, robiło mi serce. Potem był taki spokój, że trochę nawet odpływało. Nic nie było, wiesz. Nie wiedziałem, że aż tak się nic nie czuję. Po prostu czułem jakieś szarpanie brzucha na początku, a potem było to w sumie nic, nie? No a co ty przy tego dziecka pozbyłaś? A co czujesz? Jakąś ulgę przez to, że już się tego dziecka pozbyłaś z siebie? Tak. Myślę, że ogromną. Co to było wczoraj? Dzisiaj czuję się o niego lepiej. Wczoraj wieczorem było tragicznie. Nie mogłem spać. Stan kroków bezbytami taki błysny. Hydroksyzyna w ogóle nie pozwalał mi zasnąć. Myślę, że mojej. W sensie nie mam się, ale nie jestem w stanie. Jestem za bardzo jeszcze taka przyćpana, żeby myśleć o tym wszystkim. Tęsknię, chociażbym ją zobaczył, ale wiem, że to niczego dobrego nie próbować. Musimy to dziecko zobaczyć, no bo... Nie wiem, czy tam rady, wiesz, to się... No, może wieczorem, ale powiem ci, że nie wiem, czy mój łeb to zniesie, nie? No dobrze, musisz zobaczyć, w jakim będziesz stanie. Bo wiesz, bo tam potem, jak już samo będę w stanie pójść, wiesz, pójść... zrobić swoje, nagrać, zrobić zdjęcia i wyjść, to jeszcze myślę, że spoko, ale jest tym dzieckiem na sali pooperacyjnej. No tak, ale no, na kurde 10 minut się może przemarzysz, no i... Ale co ja przez 10 minut mam z nią tam robić? Poprosiłem matkę, żeby pokazała mi dziecko. Powiedziałem jej, że chcę zobaczyć Marcelina chociaż raz. Matka nie chciała mieć z dzieckiem żadnego kontaktu. Powiedziała mi, że najgorszym momentem było to, gdy Marcelina nagle kichnęła i spojrzała jej w oczy.
Zresztą mam w sali głównie w piątą na telewizję. Coś tam pod... nic specjalnego. A... więc się wymyślę nad tym, a to mi nie służy, muszę się czymś zająć. Zadałem sobie pytanie. Czy policja jest w stanie uratować to dziecko i dać mi 100% gwarancji, że będzie ono bezpieczne? Zagłębiając się w temat, odnalazłem poruszający apel innej matki, nagrany do porywacza jej dziecka. Postanowiłem się z nią skontaktować. W tym dniu pojawiłeś się ty i zmieniłeś moje życie w jedną wielką rozpacz. W tym dniu porwałeś mego synka. I choć minęło tyle lat, mój ból, tęsknota za nim jest coraz większa. Odnaleźć Tomka to sens mojego życia. Czy ty wiesz, jak strasznie cierpi człowiek, kiedy rozłąka trwa tak długo? Czy ty wiesz, jaki to ból stracić dziecko, kiedy jest jeszcze takie małe? Mąż był na górze, bo byliśmy akurat w trakcie budowy domu. I pierwsze moje słowa, jak weszłam na posesję, zapytałam go, gdzie jest Tomek? Powiedział mi, że może z 10-15 minut temu był tutaj, bawił się, bo go widział. Rozejrzałam się, ale nigdzie go w pobliżu nie było widać. Zostawiłam torbę, zakupy, które drobne wzięłam. I wyszłam z powrotem na podwórko. Zaczęłam go wołać, ale bez echa. Zostałam pod tym domem, usiadłam na tych schodach i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Nie wiedziałam, w którą stronę mogę jeszcze iść. Po ciemku weszłam chyba w najgorsze i najbardziej mroczne miejsca, jakie były. I chociaż jestem ogromnym tchórzem, w takich sytuacjach nie czuję się żadnego lęku. Nie czuję się strachu o siebie. Najważniejsze jest odnaleźć zaginione dziecko. Siedziałam na tych schodach i zaczęłam się modlić. I mówiłam, Boże, jeśli masz ukarać, to ukaraj mnie, nie karaj tego dziecka. Niech ono nie przeżywa tej tragedii, rozsta. Bo dziecko to nie rzecz, które się znudziło i wyrzucam do śmietnika. To jest żywa istota. Trzeba o nią walczyć. Nie można się poddać. I pomimo, że mija 30 lat, ja wciąż walczę i wciąż wierzę, że mój syn żyje. Powstała progresja wiekowa Tomka, która pokazywała, jak wygląda on w wieku 20 kilku lat. No, łudzę się tą nadzieją i tą wiarą, że ta progresja jak gdyby odtwarza faktycznie tak, jak Tomek wyglądał w wieku 22 lat. W 2015 roku został założony profil na Facebooku, Tomka profil, zaginiony. W momencie, kiedy ukazał się ten apel do porywacza i została opublikowana progresja wiekowa Tomka, jak się potem okazało, z fikcyjnego konta dostaliśmy informację wraz ze zdjęciem, że zaginiony Tomek to Ryan Pitts i namiary, gdzie go znaleźć. Jak otworzyło mi się to zdjęcie, to ja po prostu... zrobiło mi się słabo, usiadłam na stołku i powiedziałam, Matko Boska, to jest mój Tomek. Podobieństwo obu mężczyzn było tak uderzające, że polska policja postanowiła skontaktować się w tej sprawie z FBI. No i jak uważasz, że FBI zrobiło wszystko, co mogło w tej sprawie? To znaczy, ja uważam, że chyba dla odczepnego sprawdzili to tylko i żeby dać im święty spokój, bo wiem, że nasza strona bardzo naciskała na to. FBI odpowiedziało, że sprawdzi metrykę urodzenia Ryana Pitts. W związku z tym, że on zawierał tam związek małżeński, więc musiał mieć tą metrykę jak gdyby no, aktualną, tak? I
przysłano informację, że metryka jego została sprawdzona. Jest to dokument oryginalny. I tyle. Nie ma żadnych wcześniejszych informacji na jego temat, miejsca urodzenia, nawet daty urodzenia jego, szukając po internecie, są różne. Więc to jest bardzo zastanawiające. I wszelkie informacje, jakie pojawiają się o nim, są w wieku jego 5 lat. W mojej ocenie FBI zawiodło. Zbyt łatwo odpuściło sprawę i nie wyjaśniło porwania. Szukając w internecie i drążąc jak gdyby przeszłość tej rodziny, dotarliśmy do takich informacji, że dziadkowie Ryana byli patronami sierocińca w tamtej miejscowości. Podstawienie jednego dziecka za drugie to nie jest, wydaje mi się, taka niemożliwa sprawa. Ryan Pitts był żołnierzem odznaczonym przez prezydenta Obamę. Wtedy, kiedy on został odznaczony przez Obamę, pojawiło się kilka wywiadów. I był też taki wywiad z babcią jego, która osobiście jak gdyby przedstawiała historię Ryana. I w tym wywiadzie to ona właśnie powiedziała bardzo wyraźnie, że Ryan od najmłodszych lat musiał walczyć o siebie. Moje DNA i Kazika DNA jest w ogólnej bazie danych i jest do weryfikacji. A jak wiadomo, wszyscy żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych mają pobierane DNA, czyli w wojskowej bazie danych jego wyniki DNA figurują, ale nikt ich nie chce udostępnić. Czyli jest możliwość weryfikacji tego, gdyby się tym ktoś zajął. Aczkolwiek on sam nie chcę wyrazić zgody na pobranie badań, wiesz, tych genetycznych i przeprowadzenie tych badań. No i jak gdyby fizycznie zmusić go nie możemy, jedynie tylko i wyłącznie może zrobić to sąd. Ryan Pitts żyje w USA, ma tam żonę, dziecko. Gdyby okazało się, że w rzeczywistości jest porwanym Tomkiem, z dnia na dzień straciłby prawa obywatela USA i zostałby deportowany do Polski. Nie miał prawa by tam pozostania, dlatego że byłoby to jednoznaczne, że wszelkie dokumenty jego pochodzenia zostały podrobione. To zrobi wszystko, żeby do tych badań nie doszło. Także być może to jest zniszczenie rodziny jego. Podejrzewam, że ja umrę i nigdy się nie dowiem, jak naprawdę ta sprawa się zakończyła, jak ona wyglądała. Doszedłem do wniosku, że jeżeli chcę mieć 100% gwarancji, że Marcelina będzie bezpieczna, muszę sam ją uratować. Przeszedłem do fazy negocjacji i zapytałem złego, co mam zrobić, żeby uratować to dziecko. Chcę sprzedać dziecko, tak? Na narządy albo do burdelu za twoim pośrednictwem. Jak ja muszę się dogadać z tobą, żeby do tego nie doszło? Można wybić kwoty i zniesie. Jakie? Przede wszystkim nie wiem, czy ze mną byś rozmawiał. Wątpię. Bo? Wtedy byłby myślę, że to tam jest cokolwiek poza pieniędzmi, co jest w stanie zmotywować? Jakbyś z nich poszedł na układ. Ale ty w innej branży pracujesz, więc nie pójdziesz z nim na układ. I mają tylko pieniądze. Co? Jakiego typu układ? No, że jakaś wymiana, wiesz, no, dziwka za dziwkę, ciało za ciało. Czyli musiałbym jakąś, na przykład... No musiałbyś się skłonać. To dziecko? No musiałbyś się skłonać. Albo inne dziecko, albo... Dokładnie.
Albo a osobę dorosłą, gdybym dał za to dziecko, to by... Na 100%. Zadziałało też? Na 100%. Pozytywnie, tak? Tak. A akurat chcesz to, jeszcze musiałbyś dopłacić. Więc to by było pierdolęcie, myślę, albo kwota, albo wymiana, albo bartet. Przy czym gdybym wystawił jakąś kobietę albo faceta, to musiałbym dopłacić, bo to nie jest dziecko, tak? Więc on jest... I tak już muszę dopłacić, A jeżeli by poszło na ostro, gdyby akurat w tym momencie ktoś potrzebował organu, no to nie byłoby cię stać. Jeżeli myśmy zrobiły deal, że sprzedajemy dziecko, a oni nam mają dać hajs, to się nie możemy z tego wycofać po prostu, bo to są za duże pieniądze dla tych ludzi. Oni mają w dupie nas i to dziecko. Ich interesują prawdziwe amerykańskie dolary. Nic więcej. To są ludzie wyzuci ze wszelkich możliwych uczuć. Więc jeżeli potrafią sprzedać żywe dziecko na organy, to będą potrafili nam opierdolić głowę. Nie będzie to dla nich żaden problem. Rozwiązałem tą sytuację. Przejąłem dziecko od handlarzy, uchroniłem je przed sprzedażą i nikt nikomu nie obciął przy tym głowy. Wkrótce matka dojrzała do tego, żeby oddać dziecko do legalnej adopcji. Matce było obojętne, co się stanie z dzieckiem. Z uwagi na przebieg wydarzeń zarekomendowałem jej, żeby procesem adopcyjnym zajął się ośrodek katolicki. Tak, nie jestem tylko któwy, bo teraz są na diakanie, chcę, to mogę pani wrócić zwykle do jakiego ośrodka katolickiego, ośrodka katolickiego. Tak, 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 Czekałem na datę rozprawy, podczas której matka miała potwierdzić, że ostatecznie oddaje dziecko do adopcji. W międzyczasie udała się do katolickiego ośrodka adopcyjnego. Jak tam, no, panie, jakieś zdrowa, ładna, tak? Będą wszystko jednego dnia. Mamy jedno zdjęcie. A mógłbym powiedzieć, zobaczyć to zdjęcie? Mam dziś taką wspomnieć. Dobra. A teraz, rozjebałeś mnie, rozpierdoliłeś mnie na drobną część. W pewnym momencie handlarz zorientował się, że podczas spotkań za dużo mi powiedział. Rozjebałeś mnie. Rozjebałeś mnie. Bo widzę, jak do mnie patrzysz. I widzę te twoje oczy. Co? Nie chcę się z tobą spotykać. Nie chcę. Widziałem twoje oczy. To, o czym rozmawialiśmy, to ja dopierdalam to. Wiedziałem, dzwoniłem wszystkich moich przyjaciół i pytałem się, czy kurwa wyobrażasz sobie, że ja mogę być pedofilem? Jak ja się źle to czuję. Człowiek z diabłem nie ma żadnych szans, bo diabeł jest milion razy od nas inteligentniejszy. Mamy do czynienia z potworną, manipulacyjną, bezlitosną siłą. Ale gdy człowiek jest blisko Boga, to diabeł nie ma żadnych szans. I wówczas ryczy wściekle jak lew, bo wie, że już przegrał. Nie mogąc uderzyć we mnie, zły zaatakował handlarza dziećmi. Chciałem się odjebać ze swoją mojego dziecka, do mojego syna zadzwoniłem. Słuchaj, to ostatnie słowa, które słyszysz. Ja już po kablach sobie dałem, wiesz? Za te rozmowy dałem sobie po kablach. Jebnąłem sobie po kablach. Przepraszam. Wreszcie nadszedł dzień rozprawy, podczas której matka miała ostatecznie potwierdzić, że oddaje Marcelinę do adopcji. Chciałem mieć dowód, że tak się stanie.
Tak, tak, zgadzam się. Bardzo proszę, do widzenia. Skoro mi się udało uratować jedno dziecko, razem jesteśmy w stanie uratować tysiące.